I witam tam gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix, tym razem Wróżenie z Usów z Bruce'em Willisem w roli głównej. Nie będziemy już przedłużać, zaczynamy od razu. Przechodzimy na to właśnie wideo, o którym nam mówi, co się wydarzy. Ciekawy jestem, czy czegoś nowego się nauczymy. Nawet nie oglądałem tego, więc razem z wami się nauczę może czegoś nowego. Today is an absolutely monumental video. I cannot wait to show you this because there's just one chart that is really going to give you a massive advantage over the next couple years. Dzisiaj będziemy mieć monumentalne wideo znowuż, gdzie ten wykres, który pokażę, będzie dawał wam przewagę na kolejne dwa lata. And then I'm going to show you a chart formation that's going to help you with your entry points that you can use. I potem pokażę wam formację na wykresie, która pomoże wam w wejściu, w założeniu pozycji. On the 5-minute chart, na 5-minutowym wykresie, the 1-hour chart, na godzinnym wykresie, the 4-hour chart, na 4-godzinnym wykresie, the 1-week chart, the 1-day chart, na tygodniowym i na miesięcznym. Doesn't matter. It's going nie znaczy, nie ma to znaczenia. Going to be really, really, really helpful to you. I będzie to na pewno pomocne tobie. We're always trying to give back to the community. I zawsze dajemy to z powrotem do społeczeństwa. We're going to start with two of the biggest things that happened in 2018 and pay close attention. Zaczniemy od tego, co się zdarzyło, w najważniejsze rzeczy w 2018 roku i po prostu skup się na tym, co będę tutaj tłumaczył. Because those two things dictate what is about to happen. Bo te dwie rzeczy będą właśnie dyktować to, co się wydarzy. And what's about to happen is going to be very exciting. I to, co się wydarzy, to będzie bardzo ekscytujące. The first thing, the biggest thing to happen in 2018 is here. We've got our 2019 chart. Na początku mamy 2018 rok, czyli 2019-2015. Dwa wykresy, jeden po lewej, jeden po prawej. We've got our 2015 chart, but we're going to zoom back a little bit to the. Ale powrócimy do marca 2018. 2018 death cross on. Gdzie mieliśmy death cross on the one day. Na jednodniowej skali. This was the biggest thing by far to happen in 2018. Why? Because it told us that. I to było największa rzecz, która zdarzyła się w 2018. Dlaczego? Death cross told us we're heading in a bear market. Bo death cross oznajmił nam, że idziemy w bessę. Two ways to tell we're in a bear market. One, to widzę, że na dziennej ma. One, death cross, two, price action. Dwie rzeczy, które mówią nam o tym, że idziemy w bessę. Pierwszy, death cross. Below 200 day. That. I cena, która idzie poniżej 200-dniowej średniej kroczącej, ta na zielono. That's it. And it's the exact reverse. I teraz mamy dokładnie odwrotność. For when we start a bull run. Kiedy zaczęliśmy bull run, czyli hossę. You need a golden cross. Check. Musimy mieć golden cross. Check. Phase 3 confirmed about 4 weeks ago and you need price action above the 200 day. I musimy mieć cenę powyżej 200-dniowej średniej kroczącej. To co jest właśnie w tym momencie. That's it to confirm a bull run. I to wszystko co potrzebujemy do tego, żeby potwierdzić bull run. Right? So, biggest thing to happen in 2018 was here. What's interesting is. Najważniejsza rzecz, która się zdarzyła wtedy, to było przy death crossie. Price action was just about here. I cena wtedy była na 6418 dolarów. And we fell from the price action low down to our actual low right about 50%. I spadliśmy wtedy około 50%. Right? So from the death cross. Do najniższej ceny. Od death crossa do najniższej ceny. Cross prices, we fell down 50%. From the death cross price back here in 2014. Jeżeli chodzi o 2015 rok. Prices were right here and we fell down to our actual low just about 50%. I też około 50%. Not a coincidence. To nie jest koincydent. Now, pay close attention to the structure because. Teraz zauważ strukturę. The death cross, we can easily look back and say, you know what? That was monumental, that was big, but it's very difficult to predict things in that situation. Możemy zobaczyć, że to było bardzo ważne. Because at the time, everyone was very certain we were going back to 20K. I w tamtym czasie każdy był przekonany o tym, że idziemy do 20 tysięcy dolarów za Bitcoina. But we ended up predicting that. Based on my 18 years of experience in the space, we made this video March 16, 2018. I 16 marca wydaliśmy wideo, gdzie mówiliśmy o tym. We called for the death cross. In this video, we called for prices to decline. I mówiliśmy o tym, że ceny będą spadać. For the next year. Przez następny rok. But then things got really interesting.
ale potem zaczęło się dziać coś interesującego. Because now we're on essentially the 3-day chart, right? We took... Bo w tym momencie jesteśmy na trzydniowym wykresie. The same mathematical formula, 5200, we're on... I też mamy 50 i 200-dniową, ale na trzydniowej to jest zupełnie inne oznaczenie, ale to samo, te same zasady. On the 3-day. This is trading view. It's a little bit easier if you have Coinigy and they have 3-day charts. All my students get free. Troszeczkę jest łatwiej na Coinigy, gdzie mamy 3D wykresy, 3D, czyli 3-dniowe. Access to Coinigy. But we're on the 150-600. Ale tutaj na trading view trzeba sobie zaznaczyć po prostu inaczej i wtedy to jest tak, jakbyśmy mieli 3-dniowe. Essentially the 3-day chart. And we had the 3-day death cross. I mieliśmy 3-dniowy death cross. 12 listopada 2018. The second biggest thing to happen. Druga bardzo ważna rzecz w 2018, która się zdarzyła. In 2018. Why is this important? Dlaczego to jest ważne? Because we're about to have a 3-day golden cross. Bo w tym momencie mamy mieć właśnie 3-day, 3-dniowy golden cross. Przeciwieństwo do tego, co się zdarzyło w listopadzie 2018. Which is going to be really exciting. Gdzie będzie to bardzo ekscytujące. We're going to talk about what does that mean. I porozmawiamy o tym, co to może oznaczać. How high can we go? Jak wysoko możemy iść? When do we expect it to happen? I kiedy będziemy tutaj raczej wiedzieć, kiedy to się zdarzy? And what is this chart that we can follow for the next few years? It's... I jaki to jest ten wykres, który możemy podążać za nim przez kolejne dwa lata. It's gonna give us a huge advantage. Także da nam to bardzo dużą przewagę. So the 3-day death cross, easily the second biggest thing to happen because there was one more leg in that bear market to really push prices down and it came at a time when nobody thought we would go below 6. I ostatni death cross na 3-dniowej przypadał na czas, gdy każdy też nie wiedział, że będziemy jeszcze spadać niżej. Każdy myślał, że obronimy się przy 6000, bo to była już najniższa cena, o której też pamiętamy. Pamiętamy, że dajemy też łapę Crypto Crew University i też subskrybujemy jego kanał. 6000. We saw the 3-day death cross coming. It actually happened 280 days after our base, just like it did in the previous 2014. 280 days after we formed our base, we had the 3-day death cross here. I 280 dni po uformowaniu bazy mieliśmy nasz death cross. In December of w grudniu 2014. When we had the 3-day death cross, prices fell. Gdy mieliśmy 3-dniowy death cross, cena spadła. From this down here just a little bit less than 50%. Troszeczkę mniej niż 50%. Once we had our 3-day death cross here, prices fell just below 50%. I tak samo się zdarzyło w 2018, 25 grudnia, że też spadliśmy 50%. Coincidence? No. Około. Czy to jest znowu przypadek? Nie. Following the 2014 to 2018 and the 2015-2019 for almost 1.5 years. I podążaliśmy za tym przez półtora roku. And it's been incredibly accurate. And again, i to jest bardzo dokładne. To, co się wydarzyło w 2014-15, a 2018-19. This is the 3-day golden cross. I potem mieliśmy w 2015 3-dniowy golden cross. This is when it happened back here in February of 2016. To, co się wydarzyło w lutym 2016. We are getting close and we need to understand what exactly should we look for, what should we watch out. I teraz zbliżamy się do tego i musimy zrozumieć, co dokładnie może to oznaczać dla nas. But again, looking back, this could be, hey, 3-day death cross, okay. Nobody really talks about it, but how... 3-dniowy death cross, ktoś sobie może pomyśleć, okej, nikt tak naprawdę nie rozmawiał o tym. Would you ever predict that? You can easily look back now. Ale czy kiedykolwiek byś to przewidział? But we did predict it. We made... Ale my właśnie o tym mówiliśmy. In many videos about it. In... W paru audycjach wcześniej. This is something that is a little bit more rare, but if you're looking for the right things, it will call out for you. We called from the fall from 6K down to 3K. Rozmawialiśmy też 15 grudnia o tym, że spadniemy z 6000 na 3000. And when we did get there, we made this video calling for a legendary rally, which... Mówiliśmy o legendarnym ruchu, który może się zdarzyć na Bitcoinie. Which ended up being our bottoming candle. So it's very, very fascinating. This... Dlatego to jest bardzo fascynujące. 3-day death cross is upon us. 3-dniowy death cross jest z nami. And we are getting closer by the day. I zbliżamy się dużo, dużo bliżej.
So to really clarify which move we're in, we're going to break it down in a really simple way. Żeby dowiedzieć się, w którym ruchu dokładnie jesteśmy, rozbijemy to na bardzo łatwy sposób. We have our chart here and we actually have 10 moving averages. Mamy tutaj 10 średnich kroczących. Just to get a clear picture of the colors. Żeby też tutaj zrozumieć kolory. Right? And we'll zoom back here to take a quick look. I też wrócimy do tego. Simply put, when we've got blue and green, we're in a bull market. Jeżeli mamy niebieski i zielony, jesteśmy w hoście. When we've got orange and red, we're in a bear market. Jeżeli mamy orange i red, czyli pomarańczowy i czerwony, jesteśmy w besie. However, the crossovers in the time periods and the percentage moves are fascinating. Ale przecięcia właśnie, które się zdarzają z czerwonego, powiedzmy na niebieskie, czy z pomarańczowego na zielone, są bardzo ważne. Because it's incredibly accurate to where we were in the past. Bo to jest bardzo dokładne, jeżeli chodzi o przeszłość. What I want you to notice is when we are in the bear market, watch the change from red to green. I co chcę wam pokazać, to żebyście dokładnie zobaczyli przecięcie albo przejście z czerwonego na zielone. Right? This whole period we were in absolute red, right? I cały ten okres byliśmy w czerwonym rejonie. This thicker line here on your screen, we'll zoom in here. When we changed from red to green, i kiedy zmieniliśmy z czerwonego na zielone, price action was above it. Cena była powyżej tego. The first time in the entire bear market. Po raz pierwszy przez całą bessę. Take a look here. We were never really ahead until this move. Nie byliśmy nigdy poniżej ceny właśnie z tym, gdzie zanim się zdarzył ten ruch. This move was the move from red to green. I to był ruch, który dał nam z czerwonego na zielone. And if we look at what's happening today, i jeżeli zobaczysz, co się dzieje dzisiaj, we had this big period of orange and red. Mamy też ten duży okres czerwonych i pomarańczowych. Just changed to green. I w tym momencie 20 maja zmieniliśmy się na zielone. And we have price action above. I mamy cenę powyżej. For the first time. Pierwszy raz. Right? So this is the move we're in. Remember. I to jest ten ruch, w którym jesteśmy teraz. I pamiętaj. In our last video, w ostatnim wideo, I talked about Bitcoin simply skipped this move. Bitcoin po prostu przeszedł ten ruch. Nie mieliśmy tego ruchu wyższego. Simply fast forwarded through this move. We had a lot of momentum. Mieliśmy dużo momentum i dokładnie nie potwierdził się ten rok z tym, co się dzieje teraz. And we're simply in this move. I jesteśmy teraz w tym ruchu. First time price action above this line. Po raz pierwszy cena powyżej tej linii. We had a change from red to green. Mieliśmy zmianę z czerwonego na zielone. But we also had a change from orange to blue. Ale też mamy zmianę z pomarańczowego na niebieski. Take a look. If we zoom in here, back to the 2015 chart, take a look at the orange to blue. You can see. I zauważ pomarańczowe do niebieskiego. See the orange here, and we changed to blue here, and that thick line is coming up here. I ta gruba linia idzie dalej wyżej. On our screen, you see that blue line? Widzisz tą linię? Want to watch for the blue line crossing through the green because i chcemy zauważyć za każdym razem, kiedy ta niebieska linia przekroczy zieloną. The blue line comes up and really helps us through the bull run. I wtedy ona pomaga nam przez całą hossę, bull run. So we're down here in this part of the move. We've got price action above. Let me know in the comments what move do you believe we are in and do you think we are going to pass 10K? Let me know in the comments. Daj znać w komentarzach, w którym ruchu jesteśmy, w twoim zdaniem. Now, we're still holding true to what we said 6 or 7 weeks ago, and that is once we pass 6.3K, our next major resistance is 10K. I jeżeli przejdziemy 6000, nasz następny resistance, mówiliśmy o tym, to jest $10,000. We believe that we could be in that channel. I wierzymy teraz, że jesteśmy właśnie w tym kanale for a little period of time. So przez jakiś okres dłuższy. We're going to watch both of those levels, but let me know what level you believe we're in. And you can see, once we zoom out here, jeżeli rozciągniemy ten wykres,
We've got the change from orange to red. Mamy zmianę z czerwonego na zielony chyba. We've got the change from orange to blue, sorry, red to green. Dokładnie, z czerwonego na zielone i z pomarańczowego na niebieskie. For the first time. So just to put it in perspective, before we get to this three-day golden cross, what is happening in the market as we speak? I wtedy trzeba sprawdzić, co się działo z marketem, jak wtedy się działo do tego, co się może wydarzyć teraz. So, let's dig into it. We're going to get to this chart, and this is going to be such a simple, pure, really, really powerful chart that you can use to give yourself a massive advantage for the next few years. I to będzie bardzo duży plus dla ciebie, przewaga na tym, żeby to zastosować. Okay. Let's get into it. Now, crypto can be overwhelming. It can be complicated. It can be confusing. Krypto może być przytłaczające, może być troszeczkę niezrozumiałe, może być all the different lines and możemy mieć bardzo dużo linii zarysowanych, trend lines, możemy mieć linii trendowych in different chart formations, różnych wykresów. It could be just overwhelming and you watch videos and you say to yourself, I don't get it. I don't really understand what they're saying. I możesz wtedy powiedzieć do siebie, nie rozumiem, o co tutaj chodzi. We do the exact opposite. A my robimy dokładnie wszystko na odwrót. We keep it super simple and every pokazujemy, że to jest bardzo łatwe. Time you watch, it's jam-packed with learning and i za każdym razem jak oglądasz za darmo, ja to dodam, za darmo, bo nie potrzeba wejść i wykupować jakieś lekcje, no to można się wiele nauczyć. You get it. You see the charts and you say, "Wow, it is that simple." I'm going to show you something that's really, really going to be a game changer for you for the next few years. I zaraz pokażę ci taką ważną zmianę gry, która pomoże ci w kolejnych latach. We've got this golden cross coming on the 3-day. Mamy ten golden cross, który nadchodzi na trzydniowym. Right? This golden cross is going to be a monumental shift. I ten golden cross to będzie monumentalna zmiana. And if we zoom back in time, the golden cross happened back here in February, right? I kiedy cofniemy się w czasie, zobaczysz, że ten ostatni Golden Cross zdarzył się na trzydniowej w lutym 2016 roku. But what happened after that is really fascinating. Ale co zdarzyło się po tym, to jest bardzo fascynujące. We'll get to that in a moment. So this is going to be a big shift. I to będzie bardzo duża zmiana. Right? And the 3-day Golden Cross is going to be legendary. What does it mean? Trzydniowy ruch albo Golden Cross będzie znowu legendarnym ruchem. Co to oznacza? When we had the 3-day Golden Cross, and remember, this is technically a 1-day chart. Kiedy ostatni raz mieliśmy właśnie Golden Cross i pamiętaj, że technicznie to jest jednodniowy wykres. Right? But we've got our 3-day indicators. Ale mamy nasze trzydniowe indykatory zaznaczone. Gone, just like as if we were to go to Coinigy. Tak jakbyśmy przeszli na Coinigy i mieli trzydniowe. All my students get free access. You can go to a 3-day chart and see different trends, right? But we just wszyscy studenci mają mój darmowy dostęp tam. Use the same mathematical formula, and we're gonna watch this green line, which represents the 150-day. I teraz będziemy pokazywać właśnie tą zieloną linię, która reprezentuje 150 dni. Moving average. Now watch średnia krocząca. This. Patrz this na is to. Really. You're going to be able to use this chart right here for the next few years. Simple, pure, clean. I ten wykres będziemy mogli używać przez kolejne parę lat. And really łatwe, bardzo łatwe. Really easy to understand. We always keep it so simple. My zawsze trzymamy tutaj wszystko bardzo łatwe do zrozumienia. Watch this. 150-day moving average comes through. We have the 3-day golden cross. Mamy trzydniowy golden cross. And what happened after that is really special. The 150-day moving average acted as extreme support through the entire bull run. Co się dzieje dalej? Widzimy, że to jest bardzo duży support, jeżeli chodzi o zieloną linię. Anytime we had a what's called a dip, we moved right down to the 150 moving average. Look. Za każdym razem, kiedy spadaliśmy z ceną Bitcoina, zawsze spadaliśmy właśnie do tej zielonej linii 150-dniowej średniej kroczącej, albo można powiedzieć, że 3-dniowej. We held strong support. Once we crossed, we held strong support. To jest 50 wtedy na 3-dniowej. And then we continued up. We had a pretty legendary rally. Mieliśmy bardzo legendarny ruch wtedy. Moving from our low price here of about $412. Z $400. And we moved to our high of about $756. I poruszyliśmy się do
$750, $760. A move of almost 100%. Right? Ruch 100%. Right? And then we came down, and during a dip, everybody's wondering, where are we going to end up? Well, i wtedy spadliśmy i każdy się zastanawiał, gdzie my się tutaj pojawimy. We ended up right on the 150-day moving average. I spadliśmy do 150-dziennej kroczącej. We continued to have a rally, and we pulled right back to the... Znowu mieliśmy delikatny wzrost i znowu powróciliśmy do tej linii. 150 moving average. We continued to have another rally, a really explosive rally. We came back right down and held support on... I potem też poruszaliśmy się jeszcze dalej i znowu mieliśmy powrót. 150 day and we had another rally, a really explosive rally again, where we went up to prices of $1,300. We went up 76%. I potem mieliśmy dodatkowy wzrost 76%. And we came back down and held support right on our 150 day moving average. I znowu spadliśmy do 150-dniowej dziennej kroczącej. Average, and we did this throughout the bull run. Look at this. I zrobiliśmy to przez całą hossę. This explosive run, really long. This was a really long time period where we held above the 150 day. We went on a run for a few months. No i mieliśmy wzrost 174% przez parę miesięcy. And then came back down. I spadliśmy znowuż do tej samej granicy. To hold support. So what does this mean? This is going to tell you more. Co to oznacza? More than likely where the dips are going to be in this next bull run, right? The bull run that we're in right now. Gdzie będziemy spadać przy kolejnym bull runie? When we have explosive price movement and we start to turn the corner and start. Kiedy mieliśmy paraboliczny wzrost i potem mieliśmy korektę do właśnie tej linii. Heading down and everyone around the market is saying, well, look at this trend angle and look at this. I każdy wtedy na markecie mówił, zobacz na ten trend albo na ten chart formation and this setup and we've got this. I na ten wykres. And we've got the Fibonacci. I tu mamy Fibonacci. The Bollinger Bands. Tu mamy Bollinger Bands. And we got the Elliott Wave. Mamy Elliott Wave. We have all of these different things. Mamy te różne rzeczy. We're keeping it simple. U nas jest bardzo łatwo. And we're watching the 150 day moving average. Oglądamy tylko 150-dniową średnią krążącą. Which is on the daily chart, right? Gdzie to jest na dziennej. Right? Simply put. Bardzo łatwe. Simply put. Look at what it did again. Held. I zobacz, co się zdarzyło dalej. Support again and throughout the history of Bitcoin, this has been really a monumental moving average. If we go ahead and zoom out, it wasn't just this bull run, it was the past bull run as well. I to nie było tylko ten cykl, poprzedni tak samo to się zachowywało. Well, and during our bear market, it held as extreme resistance. I podczas bessy widzimy, że to już był rezystent, czyli cena była pod zieloną. This is a level that nobody is talking about. I to jest poziom, o którym nikt nie mówi. Nobody talks about the 3-day death cross. Nobody talks about. Nigdy nikt tutaj nie mówił o 3-dniowym death crossie. The 150-day moving average, but in the bull run, extreme support, in the bear market, extreme resistance. Czyli podczas bull marketu support, a podczas bessy, czyli podczas hossy support, czyli pod sceną, a podczas bessy zielona jest nad sceną. For the history of Bitcoin, not for the past year or two, not for the past three, for the past 8 years, you can see during this period extreme resistance. I nie przez ostatnie cykle, ale przez 8 lat ostatnich tak samo się zachowywała cena. During this period extreme support, through these whole runs here, we had a bear market back here in 2011. W 2011 podobnie. We dipped below it and held resistance. You can see before we held support during our first real bull market back in 2010 to 2011, held extreme support back here in April of 2011 on the 150-day moving average. But once we crossed, i tak samo się działo w 2011. Crossed below, it gave us warning signs. Ale wtedy, kiedy cena idzie poniżej tej zielonej, daje nam sygnał ostrzegawczy. So if we're in this next bull run and we have price action that rises above and crashes below, it's a warning sign. Czyli nawet w kolejnych bull runach, jeżeli będziemy, czyli w hossie i cena zejdzie poniżej tej linii zielonej, no to wtedy to jest dla nas sygnał ostrzegawczy. We're going to use this simple moving average as a warning sign and also for us to understand what is to come. I wtedy będziemy rozumieć, co nas jeszcze czeka.
So it's really exciting. I want to give you also a chart formation setup in our next chart. I chciałbym wam przedstawić jeszcze jeden tutaj zestaw. But again, hit that subscribe button. Ale pamiętaj, żeby zasubskrybować. Join the strongest family in crypto and hit that thumbs up button. I love you guys and let me know in the comments what you think about this chart. So simple, yet so powerful. Czyli będziemy obserwować, wydaje mi się, trzydniową, tak? Jeżeli chodzi o to, co on tutaj nam przedstawia, kiedy będzie tu cross, bo mogą być te paralogiczne wzrosty. For the history of Bitcoin. Let's get to this chart. This is also incredibly powerful. I ten wykres też jest bardzo ważny. Showed you this a few times. Pokazywałem to wam parę razy. And people really caught on to finding this chart formation throughout different charts. So i ludzie dokładnie tutaj zaznaczają to i używają na innych formacjach. This is a really simple setup to find entry points, right? To jest bardzo łatwe zestawienie, żeby znaleźć swój poziom wejścia. We found our entry points here with our 150-day moving average during the bull run, right? We can find entry points here. We can start, you know, adding in a position. I wtedy tak samo możemy zaznaczyć, jeżeli cena dojdzie przy kolejnej choćcie na korekcie do 150-dniowej średniej krążącej, no to wtedy można tutaj wziąć tą pozycję. Each time we... Czyli byśmy mogli, jeżeli zgadzałby się ten wykres, każdą korektę zgadnąć. Oczywiście każdy nie zgadniemy, ale na takie tutaj mam wysnułem spostrzeżenia. Enter the 150-day moving average. Obviously, if we cross below, it's a warning sign. Jeżeli przejdziemy niżej, oczywiście to jest znak ostrzegawczy. Of really bad things to come. O rzeczach, które mogą być nieciekawe z ceną Bitcoina. But what's another way that we can learn entry points? Because a lot of people are wondering, Steve, when do I buy? I bardzo dużo osób mnie się pyta, ale kiedy ja kupuję? When do I buy? Is there something simple? Czy jest coś łatwego, tak jak pokazujesz tu, żeby wejść? That I can use a simple technique I can use. Żeby używać łatwą technikę do tego. To really understand when. Żeby to zrozumieć. To buy. Kiedy kupić? I'm gonna give you a simple analysis right here. I dam ci bardzo łatwą analizę, żeby to zrobić. We had major resistance at 4,100, right? I mieliśmy bardzo duży rezystent przy 4100 dolarów za Bitcoina, tak? Back in December, w grudniu, all the way until March. So i od samego początku grudnia do około marca. For several months we held resistance. I przez parę miesięcy byliśmy poniżej tej resistance 4100 dolarów. But there was a particular formation. Ale była tam formacja, która się uformowała. That we had, which you can use in any time frame, którą możesz używać przy każdym interwale czasowym, to really better understand entry points, żeby zrozumieć jeszcze bardziej, kiedy wejść. Let me show you. Niech ci pokażę. Created our low here in December. We came up and we tested. W grudniu mieliśmy najniższą cenę Bitcoina. Poszliśmy wyżej i testowaliśmy właśnie tą granicę resistance. That $4,100 level, and we were met with rejection. We were i było odrzucenie. Pushed down and we created a low here. I potem mieliśmy drugi wyższy troszeczkę dołek. However, ale this low that we created February 8th. To, co się wydarzyło 8 lutego, was a higher low than we created in December. Było to wyższym dołem niż był to w grudniu. Starting our trend. Czyli widzimy, że się zmienia trend. Then we came up, we tried to battle 4100. Wtedy znowu powróciliśmy do 4100 dolarów. Again, we got pushed down with resistance. Zeszliśmy niżej. We created another low. I wtedy tak samo mieliśmy moment wejścia. On March 4th. However, 4 marca. It was another higher low. Ale to był znowu kolejny wyższy dół, czyli higher low. We continued to make higher lows again. We battled 4100. I znowu uderzyliśmy w 400. We made another low in March 25th. I wtedy mieliśmy kolejną najniższą cenę 25 marca. Which again was a higher low. I to była kolejna wyższy dół Bitcoina. Anytime you move into a resistance level, za każdym razem, kiedy poruszasz się do resistance level, but you're creating do poziomu resistance, higher low after higher low after higher low, ale kiedy kreujemy też przy cenie coraz to wyższe doły, czyli higher lows przy cenie, more than likely you break through.
Bardzo prawdopodobne jest to, że przejdziemy tą granicę 400. Is it 100% accurate? No. Czy to jest 100% potwierdzone? Nie. Nothing in investing is 100% accurate. Nic w inwestowaniu nie jest 100% potwierdzone i dokładne. There's no indicator that's 100% accurate. There's no moving average that's 100%. Nie ma znacznika, który jest 100% dokładny. Accurate. There's nie ma średnich kroczących, które są 100% dokładne. Thing that's 100% accurate. This game that we are playing is a game of risk and reward. Ale ta gra, w którą gramy, to jest ryzyko do strat. So, do you make your entry down here before? Ryzyko do strat, to znaczy inaczej. Nie ryzyko do strat, tylko wygrana do strat. Musimy po prostu wtedy tą średnią wyłowić. Or we pass through? Absolutely not. Absolutely not. That would be horrific. But let me show you. We could have a low. A higher low, a higher low, a higher low over a period of time. Mogliśmy mieć też taki scenariusz, że mieliśmy coraz to wyższe doły. As we approach resistance, what I want you to watch for, and write this in your notes. Co chcę, żebyś zrozumiał i zapisał w swoich notatniku. I want three higher lows. Chcę trzy wyższe doły. I want three touch points. Chcę trzy dotknięcia na resistance. Of resistance, right? Entry points would be made on the breakout. I entry, który byś sobie wtedy założył, jeżeli znasz wykres, to by był na przecięciu tego resistance line. Entry points are made on the breakout. Look at this candle here. Why? Zobacz tą świecę, jaka jest duża. Is this candle a big green candle? To jest bardzo duża zielona świeca. Pamiętajcie, że dlatego są ważne te wykresy, bo to będę często powtarzał, żeby dowiedzieć się właśnie, gdzie jest resistance line i kiedy będą się pakować tutaj inwestorzy. Because a lot of people are using these simple setups. Bo bardzo dużo ludzi używa właśnie tych zestawów. You can create your entry point, right? If you're a swing trader, a day trader, just look at different time periods. This is the daily chart. You can use this on the 5-minute chart. I to jest wtedy dzienny wykres, możesz też używać 5-godzinnego interwału czasowego, tygodniowego, 15-minute chart, the 15-minutowego, 4-hour chart, the 4-godzinnego, monthly chart. The point is resistance, higher lows as punktem tutaj ważnym jest resistance 400 i kolejne to wyższe doły, ceny. You approach several resistance points and this is the formation. I to jest ta formacja. And it's interesting because I put this in our last video and several people reached out to me and said, Steve, I think I see the same setup forming. I to jest interesujące, bo podałem to swoim ludziom i ktoś tutaj powiedział, oj, chyba widzę w tym momencie tą samą formację, która się formowała troszeczkę później. But on the hourly chart. Ale na godzinnej. And I got this email to me. This was, we were battling 8,000 at the time. I wtedy próbowaliśmy pokonać 8,000 dolarów. For our previous video, we were battling 8,000 and take a look. I zobacz. 8,000 extreme resistance. 8,000 duży resistance. We know it's been for the history of the past handful of months, we've battled 8,000 at length, right? 4 czerwca. We were pushed down from 8,000. We created our low here. I wtedy spadliśmy 6 czerwca do najniższej ceny. On June 6th, we came back up. And remember, this is the hourly chart. I wtedy na godzinnej wróciliśmy. We came back up. We were met with resistance. Pushed back down and created our first. Spadliśmy niżej, ale to już był większy dół, wyższy higher, dół. Low. We battled again. Znowu podeszliśmy do tej granicy. To this $8,000 level, pushed back down with spadliśmy. Resistance, created another higher low, battled up again, created resistance. I wtedy jeszcze raz pokonaliśmy. Once again from the 8,000, pushed back down and created another. I kolejny wyższy dół. Higher low. Would you buy down here? Absolutely not. Czy kupiłbyś wtedy tam? Nie. What you want to do in these situations, you want to buy on the breakout. Co chcesz zrobić w tej sytuacji? Ty kupujesz na przecięciu. Especially if you see a breakout. Czyli na przebiciu tego resistance line. Like this. Big green candle, come down and confirm support on what was resistance. I specjalnie jeszcze można poczekać chyba, on tutaj mówi, zaraz dowiemy się, żeby po prostu poczekać, czy nie będzie spadku. These are the buying points. We confirm support two times on this hourly chart. I to są punkty, które kupujemy. If you're a day trader or a swing trader, you would have taken a position at this point. And look, the risk reward is incredible. I jeżeli chodzi o stosunek ryzyka do wygranej,
No to jest tutaj bardzo na pozytywnym znaczeniu. Your reward are the future resistance points here. Kolejna po prostu nagroda dla ciebie to są przyszłe resistance, które się pojawią. Could have taken profit here or taken profit here. 8500, 8800. However, you can look back at the bigger picture and take profit at this level. Ja, ale możesz też spojrzeć na większy obraz i wziąć swój profit na tym poziomie. But the risk is minimal. Ale ryzyko jest minimalne. I mean, if you're putting your entry point here, you can put your risk right down below this level. You're not risking much. Your reward is substantial. I jeżeli po prostu dajesz nad tym resistance już po wystrzale, to twoja pozycja do zysku do strat jest dużo na zysk. Right? You want to structure your trades based on risk and reward. If that sounds confusing. I dlatego chcesz brać swoje pozycje do tego, że podejmujesz właśnie tą analizę ryzyka do wygranej. My classes break that down in such a simple way with exact entry and exact exit points, exact take profit, exact risk, exact reward. I w moich klasach dokładnie o tym mówimy. In a simple, w bardzo łatwy sposób. Simple structure, simple formula. It doesn't matter if you've been in crypto for 10 minutes or 10 years, you will understand. So, look for these chart formations. Write down in the comments if. Także zaznacz te formacje. If you see one of these forming and on what time frame, and everyone can watch together. But watch those formations. I patrz na te formacje. Because more than likely they break to the upside. Bo prawdopodobnie one będą miały breakout, czyli pójdziemy w nich górą. Especially when you get confirmation as support, as we did once, twice, three times. I specjalnie kiedy jeszcze będziemy potwierdzenie mieć na supporcie nich. So really, really, really fascinating stuff. Always giving you extra tidbits of information. Zawsze daję wam dużo informacji. To elevate your game. Żebyście po prostu jeszcze lepiej tradowali. These videos are all about changing lives. I te wideo są po to, żeby zmieniać wasze życie. Can I impact lives on a broader scale? And that's what we're all about. We want to give back. Always giving back with. Zawsze chcę oddać coś swoim ludziom. This information, which should definitely be paid information. I to powinna być właśnie informacja dla was. So, let's go to our next chart. Okay, przejdźmy do kolejnego wykresu. We want to break it down. What is it looking like right now? We know the golden cross is coming, right? By the way, let's go back and talk about when the golden cross is coming. Zastanówmy się najpierw, kiedy golden cross może się pojawić. We forgot to mention that. This is important. If we continue on this trajectory, right? We know that once price action got above the moving average here in red, which is. Jeżeli wiemy o tym, że jeżeli cena jest powyżej tej średniej kroczącej czerwonej, 600 dniowa. Know that once that happened, we went into kind of a consolidation period. Wtedy zaczynamy taką konsolidację. Right? Historycznie until tak było. Our green line caught up, and that's what really pushed prices up. Dopiero jak zielona przebija czerwoną, wtedy dopiero zaczynają się wzrosty. So we got above this red line and we kind of consolidated for an extended period of time. Także przeszliśmy na tą czerwoną, mieliśmy konsolidację. How long you ask before we actually had a break was about 160 days. Około 160 dni. Do we expect it to be this long? There's no way to know. Czy będzie to podobnie w tym momencie? Nie będziemy tego w stanie przewidzieć. However, we do expect to be in that channel of 10k, 6.3k for a little bit of time. Ale pewnie będziemy w tym kanale 6000 i pół tysięcy dolara, 6,5 a 10 tysięcy przez jakiś czas. Until our green line catches up. Dopóki zielona nie przebije czerwonej. And that's what propels us up. I dopiero wtedy będziemy szli jeszcze wyżej. If we were to continue on this trajectory. Jeżeli będziemy kontynuować tą trajektorię lotu, right? If we were just to follow this trajectory up, we're looking at, you know, potentially next month. Wtedy patrzymy około 29 lipca, około końca lipca. I would call it 1 to 3 months. Tak naprawdę bym to powiedział 1 do 3 miesięcy. We are going to be looking at
a golden cross. Będziemy wtedy patrzeć na golden cross. Right, we'll have to see na trzydniowej. What price action does specifically with 10K, we need to watch the size of the candles. If we see bodies of the candles getting bigger and bigger and bigger. Jeżeli będziemy widzieć też wielkość świec, które zbliżają się do tego poziomu, są większe i większe. As we approach 10K, jak dochodzimy do tego 10 tysięcy, prawdopodobnie przebijemy to. Remember to watch the wicks. How long are the wicks on the top side, on the sell side? People are buying or selling around 10K. We want to watch. I wtedy będziemy patrzeć, czy ludzie sprzedają, czy kupują przy 10 tysiącach. That very closely, and that will dictate whether we can break through it. I wtedy będziemy wiedzieć dokładnie, co się dzieje. Right? But to understand what's happening right now. Żeby zrozumieć, co się dzieje teraz. We know that the trend is starting to pick up some momentum. Widzimy, że to, co się uczyliśmy dwa filmy wcześniej, ADX do DI, albeit a little bit. Right now our trend strength is at 17.18. Which trend rośnie 18.80 jest w tym momencie. The person who designed this ADX DI, they say that once it gets above 25, gdzie ta osoba, która stworzyła to, powiedziała, że jeżeli przejdziemy powyżej 25, starts to become more real, then we wtedy ten trend wygląda na bardziej realny. Can pay attention to it. If it's below 25, the trend doesn't have a lot of strength. So jeżeli jest poniżej 25, ten trend nie ma za dużo mocy. We're starting to see some curvature on the upside with our trend strength. Widzimy, że w tym momencie mamy zmianę i idziemy w górę. We see a little bit of a gap here. Widzimy przerwę pomiędzy zieloną a czerwoną. Right, we had the green take power, which means prices are going up. It told us that on June 13th when Bitcoin was about 8100 and we gdzie przy 8100 około 13 czerwca mieliśmy ten to przecięcie. Just confirm support on our 30 day. I mieliśmy też potwierdzenie na 30-dniowej support, czyli cena była powyżej niej. At the same time of our breakout, and you can see the gap. I widzimy, że ta przerwa się troszeczkę rozszerzyła. We knew that prices from 8001 were going to be going. I widzieliśmy wtedy, że z 800 ta cena będzie wzrastała. Higher, and we also. No i zatrzymaliśmy się na 900. You guys are really paying attention. Using this structure here as we approached 8000, creating continuous higher and higher lows. I używając to mogliśmy też stwierdzić, że w końcu przebijemy to. So we knew that, all right, prices are going to be going up. In the big picture, we're looking at 10K as our next resistance, and we see the trend kind of dying out as we speak. It's kind of taken a little bit of a break. We haven't yet come down to confirm support on our 30-day. Nie spadliśmy jeszcze na 30-dniowej, żeby potwierdzić support. Continue to watch that. We'll continue to watch the strength. Będziemy też kontynuować oglądając właśnie tą moc tej tego wykresu, tej żółtej linii. Of the trend, which is right now at 17.18, and we want to see the gap. I chcemy wiedzieć większą przerwę. Is this gap going to be moving in closer, which means that we'll be in a little bit of a consolidation period, and we'll see who can take control, the bulls or the bears. I wtedy dokładnie będziemy wiedzieć, kto przejmuje kontrolę. Czy byki, czy bardziej niedźwiedzie. So that's the way we're seeing. Jeżeli nie wiecie to, to było z dwa odcinki wcześniej przedstawione, jeden albo dwa odcinki wcześniej u Crypto Crew University, całe to wytłumaczone, o co tutaj w tym chodzi, także zapraszam na to. In the market right now, in the short term, right? On the daily time frame, taking a look at price action with our indicators. So a lot to cover in this video. Także dowiedzieliśmy się bardzo dużo dzisiaj znowuż. Dalej potem już jest pewnie o psychologii, bo już tu zacząłem obserwować i potem już jest dużo rozmowy psychologicznej, także zapraszam na oryginał. Mamy to. Także dziękujemy oczywiście Crypto Crew University. Nie zapomnijcie subskrybować i dawać łapę oczywiście jemu za ten film i za tą naukę. Dzięki za to. Życzę Wam wspaniałego dnia tym razem. I pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.